Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warcrafta 3. Tym razem kolejny przerywnik nas wita, misja Illidana. Zatem spójrzmy. No. Dobrze zrobiłeś, przybywając do mnie, Kael. Ja również cierpię na nauk podobny twemu, głód magii. Czy możesz nam pomóc, Illidanie? Czy możesz nas uleczyć? Nie. Na twoją przypadłość nie ma lekarstwa, młody elfie. Ale są sposoby na zaspokojenie twego głodu. Służ mi, a wraz ze swym ludem otrzymasz więcej magii, niż się wam kiedykolwiek śni. Tyle magii. Niechaj tak będzie. Lordzie Illidanie, moje krwawe elfy i ja będziemy... Otóż to. Na twoje rozkazy. Powstań więc, młody Kaenie. Będziesz mu prawą ręką i zwiastunem mego gniewu. Jakie masz plany, panie? Wiele miesięcy temu, po klęsce Legionu w bitwie o górę... Oj tak, najpotężniejszych, czytaj największe. ...najpotężniejszych władców demonów. Sam Killian. Kil'jaeden. Ale okej. Okay. Byłeś w przeszłości zarówno wrogiem, jak i towarzyszem płonącego Legionu. Jednak pochłaniając czaszkę Urbana, skazałeś nas ostatecznie na klęskę w tym świecie. Przybywam, aby dać ci kolejną szansę z Urbana. Czegoż ode mnie żądasz, o wielki? Król Lisz, mój twór i zdrajca. To też się zgadza. Król Lisz miał być właśnie takim... kimś, czymś, co będzie kontrolowało ziemię. Znaczy w sensie Azerów. Ale nie pykło. Zniszcz go dla mnie, a spełnię każdą twoją zachciankę. Tak się stanie. I dlatego chciał Illidan rozerwać dach świata, tudzież zabić Arthasa. No właśnie. Z pomocą oka Sargerasa stopić czapy lodowe otaczające koronę lodu. Gdyby mi się powiodło, to król Lisz zostałby ostatecznie zniszczony. To się wszystko zgadza. Te przeklęte, nocne elfy. I zaklęcie zawiodło. Schroniłem się na tym pustkowiu przed gniewem Killjaedena. I jeżeli mam tu zostać, musimy zadbać o to, aby jego sługi nam nie przeszkadzały. A przeszkodzą. Dobrze, co my teraz mamy? Rozdział 5. Piekielne wrota. 2 dni później w takim razie tutaj wszystko się rozgrywa. Prawie jesteśmy przy Black Citadel. W ogóle są 4 gate, nie wiem jak się nazywa, bramy. No, to będzie fajna sprawa. Dawno temu, po zniszczeniu Draenoru, kontrolę nad pustkowiem przejął brutalny władca odchłani. No. Makteridon. Rozpoczął od zebrania okolicznych rozbitych grup orków, ale jego wojska rosną. To też się zgadza. Ale jak je wzmacnia, panie? Wszak większość orków zginęła w eksplozji tego świata. Połutałe. Dzięki portalom, które rozsadziły tę planetę, wiele z nich przetrwało do dziś, książę. A Makteridon każdego dnia zbawia przez nie dziesiątki demonów. A zatem musimy je zamknąć. W ogóle zauważcie, że... że... Blizzard bardzo lubi wszędzie wciskać demony do każdej produkcji. Diablo, Warcraft, jakieś tam bóstwa złe są w StarCraftie, no to po prostu nieźle, nie? No dobra, skąd wy macie w ogóle surowce na tej planecie, skoro tu drewna nie ma? A zamykanie bramy, zamykasz którą? Bo nie widzę. Tom. No nieźle. Wkrótce musimy ruszać. No nieźle. Mułłoki tu błonią? Moja pieśń. Strzeż się, i tu też mułłoki. Z bramy wyłaniają się kolejne potwory. No nieźle. Na co czekamy? Dopiero teraz, tak? Zdążyliście bazę stworzyć i dopiero potwory są. No nieźle. Właśnie to jest ta misja, w której myślałem, że to będzie. Czyli tam na mapie, jak ładował się... Jak to się ładowało, to mogliście zauważyć, że właśnie na mapie są takie narysowane jakby portale. I to właśnie o to chodzi. Dobrze. To jest niezniszczalne, ale to nam nie przeszkadza. Fontanna zdrowia, która jest zbezczeszczona. Illidan zamyka portal. Całkiem spoko. Musimy dać mu jeszcze trochę czasu. No, 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 nasze oddziały tam umierają. Dobra.
Jaka taktyka? No ciężko powiedzieć. Na tą misję, na tę misję. Jaka taktyka, bo w sumie każda jest teoretycznie dobra. Dobra. Dobra, gin, przeklęta bestio. Potrzebna jest moja pomoc. Trzeba sobie po prostu ich ulepszyć. Więcej drewna. Ktoś tu drewno łupie? Nowy niby. Więc spoko. No i tu może sobie zrobimy jeszcze z trzech do drewna. Będzie spoko, myślę. Badania zakończone. Wężów chyba nie... Węży? No mniejsze, nie będziemy raczej robić, chociaż się okaże. Nie mówię nie mówię tak. Się okaże, się. 50 drewna potrzeba, no nieźle. Wyczuwam coś. 50 drewna to dużo. Nie no, to nie jest dużo. 57 sekund trzeba się bronić. Może wycofajmy się do linii, wiesz? Bardzo. To jest zawsze dodatkowy ostrzał. W ogóle mieliśmy do dyspozycji Pandarena, którego teraz nie mam. Nie wiem, co się z nim stało. Umór pewnie. Dobra, zamek potrzebuje 200 ileś drewna. Więc się raczej wstrzymamy z tym zamkiem. Dobra. Tutaj widzę dość kozackie zastępy nas atakują, ale brama się za chwilę zamknie. Więc nie ma z tym problemu. Spomóżmy się może tym wojskiem stąd. Oni nam pomogą. Dobra. Illidanie, jak tam? A no tak, Illidan, ty raczej nie dasz rady tutaj nam pomóc w tej kwestii. Bo ty tutaj się interesujesz portalem. Udało się. I wszystko umarło. Dobrze. I teraz mogą nas atakować wyłącznie z dwóch stron, bo tu jak widzicie nie ma żadnego przejścia. Tu jest drugie przejście. Teraz co? Co możemy zrobić? No na dobrą sprawę jakby wieżyczkami wstawić jedno, a puszować samemu drugie. Co? Mój lud musi zostać pomścony. A kto to wziął? Illidan. Śmiesz mówić do mnie? No nieźle. A no tak, bo ja tam to bym poszedłem. To w sumie by wyjaśniało wiele kwestii w tym wypadku. No ale dobrze. Rozstawimy sobie te wieżyczki. Za cesarzową. I tutaj. Świetnie. Aha, nie mogę na szczycie tego robić. Trudno. Skończone. Dobrze. Dobrze. A, tutaj 100, no kurde, dużo. A, spoko, to nam się też przyda. I za chwilę napotkamy takich jakby, no powiedzmy, sojuszników po drodze. Nie wiem jak dokładnie to nazwać, ale no powiedzmy, że sojuszników po drodze. Aha. My chyba nawet napotkaliśmy już ich przez przypadek. Otóż to. Makteridona oblegają wioskę Drenei. Jeśli uda nam się ją ochronić, to będziemy mieli sojuszników w walce. Nie wiem, czemu Drenei byli tak pokazani. W sensie w ten sposób. Trudno. Dobra. Ale czyli jakby nie patrzeć, to z tej strony raczej... No nie no, coś tam raczej grozi. Zaatakujmy z nimi to. To się raczej nada. Dobra, pomożemy im. Nie ma co. Więcej sojuszników zawsze spoko. I tu, dobra. No i nie, spali się, dobra, super. Pragnę magii. Dobra, KL nie uciekaj, czy KL-u. Spal ewentualnie to. Dobra. Aha, nie spalił, no super. Modernizacja zakończona.
Modernizacja zakończona. Makteridon musiał nas odkryć. Dobra, uciekamy. Jego orkowie już rozpoczęli. Bo nam miasto atakują, znaczy naszą bazę generalnie. Na czas poszukiwania bram międzywymiarowych. Spoczko. Powstrzymam. A ci orkowie mnie jeszcze gonią nadal? No nieźle. Dobrze, obronimy się spokojnie. To są właśnie te demoniczne... demoniczni orkowie. To są ci, co zaczerpnęli ze studni, nie? Dobra, zaraz wstanie. Nie płacz. Nie płacz, nie płacz. Płonący legion, akurat płoną. Cóż za niefortunny zbieg okoliczności. No nie? Cały czas? Zobaczcie, ci ta fontanna daje. Leczy i pewnie manę rozdaje, co? Nie, tylko leczy. No nieźle. No nieźle, Albercie. Czytanie tak bardzo boli, nie? Oho. To ma tam dużo miejsca w ekwipunkucji, ale ty jesteś troszeczkę zraniona. Chwilkę poczekamy. To jest zaledwie jedna baza. Jeszcze. I wtedy będziemy mieli taką jakby bezgraniczną pomoc Draenei. Więc też spoko. Draenei. Oni chyba szykują się do ataku takiego dość... Kuźwa, no jak zwykle mnie tutaj budzik przerywa. Dobra. Lady Vash, myślę, że możesz wziąć jeszcze kilka wieżyczek tam rozstawić. I wtedy będziemy dość bardzo safe. Czego chcesz? Z tej strony możecie łupać, to możecie im pomóc nawet. Też się nie obrażę. O, tutaj możesz, dobrze. Za cesarzową. Mhm. Skończone. I myślę, że tu też będzie spoko. Dobrze. Armia prawie gotowa. Troszeczkę się za chwilę jeszcze tam wybustuje. Ale co sekunda. Zbierzmy sobie może jak najwięcej na razie wojska standardowego. Czyli takiego. Gdzie się robi tych dużych ziutków? Tutaj się robi tych dużych ziutków. I mogę was nawet zrobić sobie tak. Myślę, że dwóch to będzie taka liczba dość chyba optymalna. Więcej drewna. Zrobimy tak, że mogę więcej... Więcej zbierać. No nieźle, tutaj nam wieżyczka troszkę biją. Przeszkadzasz mi w odliczeniu. Nie, zupełnie nie tak. Nie, zupełnie nie tak. Przybyłem oczyścić te kraje. Załatwię do odmówienia. Chodźcie, tego smoka zabijcie, bo nam... Przeszkadzasz mi w odliczeniu. Elf wymyślił coś lepszego. Modernizacja zakończona. No dalej. On nam zniszczyć dużo wieżyczek, bo tego nie chcemy raczej. No nawet bardzo tego nie chcemy. Dobra. Tych gadów porobimy kilku. Wiecie co, może tych faktycznie nie tylu, bo oni są sami w sobie bardzo tankowaci. Więc okej. Okay. Co się tutaj stanęło? Tutaj się stanęła taka tragedia. Więc myślę, że spokojnie może to zrobić. A ty, Murgulu. Murgurze. Idź tu załóż drugą bazę. No dobrze, no to poczekamy za tym złotem. Nie płaczcie. Jak potrzeba więcej złota, robimy tak, iż mamy złoto. I tyle w temacie. No, Jezus. Dobra. I ty potem Murgulu pójdziesz tam. I myślę, że was już teraz też tam możemy wziąć. Czy wy też bierzecie więcej tego drewna? Też bierzecie więcej tego drewna, zauważyłem. Także spoczko. I co? Tutaj nie wiem ilu. Też chyba 5 będzie szło, nie? No to pójdzie też tam 5. 3 już tam jest, 2 jeszcze doszkolimy. No nie? Więcej złota. Dobra. Dziwne są te murgule. No ale okej. Okay. Świątynia przypływów. Wkrótce musimy ruszyć. Dobrze. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Elf wymyśliłby coś lepszego. Idź napraw. Czemu mi shift nie działa? Shift mi aż skacze, jak klikam. Coś tu się ewidentnie zepsunęło.
Nie podoba mi się to, no ale trudno. Raczej nie mam wpływu na tego wyskakującego shifta. Mhm. Słucham, przyjacielu. Armia się robi. Co myśmy tutaj byli. Co my byśmy jeszcze tutaj chcieli? W sumie to nie wiem, czy coś koniecznie jeszcze. Chociaż one by się przydały, bo one tam dają te... Biorę się do roboty. Jak to się nazywa? To klątwę, tak? Dają. Więc nie, jednak ciebie nie chcemy. Bo dajesz tam duże koszta. A póki co to boli. Duże koszta. No, ci to mają, widzę, dość konkretne upgrade'y. Jak na Murgule. Nic z tego nie używamy, więc nawet nie musimy tego buffować. Co mnie cieszy. Dobra. Dobra. Tobie damy jeszcze to. AKN co ma za armię? Aha, AKN ma taką armię? Dobra, dostaniesz jednak tego jeszcze. Dobra, no i atakujemy. Może poczekamy z nimi, co? No w ogóle jaka jest ta misja? Zniszcz pomarańczową... Aha, ja muszę sam i pewnie mi nie będą zbytnio pomagać. No dobra. Trudno, no przecież nie będę płakał, że nie pomagają, nie? Już tutaj mają to? Już prawie. Dobra, let's go. Zaczynam się niecierpliwić. Tutaj damy to. Tutaj tornado. A tutaj ciebie zamienimy. No nieźle. Dobrze. Dronej mogliby pomóc, ale no. Trudno. Po prostu trudno. Nie chcą, to nie. Mhm. Tu się wszystko ładnie poli. Poli, no ładnie, Albert. Ładnie mówisz, bardzo ładnie. Aha. Czy coś jeszcze jest nam tu w stanie zagrozić jakoś tam solidnie? Nie sądzę. Oj, Lady Wasz prawie umiera. Dobrze. Może trochę ją podlesz w tym czasie. Kiedy my tu będziemy walczyć. Zrobię co w mojej mocy. Tak się stało. Dobra, ty może tam Kryltasie troszeczkę zrób im zabawy. Takiej o, cieplutkiej. Dobra. A ty ją lecz. Kryltas, gdzie jest Kryltas? Podpal jeszcze raz. Dobra, super. Dobra, baza raczej cała jest zniszczona. Jeszcze tam jakieś pojedyncze jednostki, ale easy peasy. Dobra, teraz niech to podpali. Faktycznie to da czuć więcej damage'a. Dobrze. Oblegają miasto, no nieźle. Chyba nawet im to idzie dość dobrze. Muszę przyznać, ale za chwilę zniszczymy tam bazę i wrócimy tam jak najszybciej. Troszeczkę pewnie zniszczą, ale to nic. W sumie to nie, bez tragedii. Okej, super. Akara? Ona kojarzy się nazywa Ankar? Akamo, no. Coś kojarzyłem. Jestem starszym mędrcem Drenna. I masz głos Utera. Illidan obiecał nam w zamian za lojalną służbę pomoc w pozbyciu się naszych pradawnych wrogów. Ci przeklęci orkowie służą Makteridonowi, potwornej istocie, której czarna cytadela leży na zachód. I ją też będziemy przyjmować, także fajnie. Polowali na nas, wypijając niemal do nogi. Ale teraz, z pomocą
Lorda Illidana na pewno. To właśnie Gul'dan użył Drenei, duszę Drenei, aby dostać się do świata ludzi, do Azerów. Pomożemy wam go odnaleźć. Dobrze, obce. Okej, obce. I oni są już teraz z nami. Więc spoko. Wkrótce musimy ruszać. Wyczuwam coś. Wróćmy się troszeczkę, podleczymy. Tak będzie chyba spoko też. Dla wszystkich. Przeszkadzasz mi w obliczeniu. Oj, tam się troszkę drewno kończy. Wkrótce musimy ruszać. Czy tutaj jest przejście do tego portalu? Nie. Chyba tak. Jednak tak. Jestem debilem i nie widzę prostych przejść. Załatwię to w bywa. F. Teraz 8, 16, 24, 32. A nie, przecież to jest napisane w tej wersji, nie? 6 to daje. Czyli 6, 12, 18, 24, 30, 36. O, no to nawet za dużo zrobiłem, ale to nic. To nic. To raczej nie zginie. Potrzeba więcej drewna. Dobrze. Może moglibyśmy już na ten portal w sumie pójść. Tak się stało. Lady Wash, jakbyś mogła, te kup kilka wieżyczek się je rozstawi, jak one te jednostki szły. Też spoczko. Będzie. Jak to zrobimy? No właśnie, o tym mówię. I wy gdzie teraz będziecie szli? W sumie nie wiem, ale spoko, idźcie. Pozwalam. Dobra. Idziemy razem z nimi. Mam nadzieję, że idziecie z nami na ten portal, byłoby miło. Nie, idziecie na bazę innego koloru. Bardzo no dobra. Ale fajne są te kolosy. Wow. Badania zakończone. Tu chodź. Kurde. Barany. Czy tu będzie jakaś baza? No oby nie. Podejrzewam, że kilku strażników właśnie. Kilku strażników może być. Ale to też nie jest problem. Dobrze. Niech wypali cię ogień! Powiem wam, że ta misja może być nieco dłuższa i chyba raczej będzie. Ale powiedzmy, że to jest rekompensata za poprzedni krótki odcinek. Seridon wezwał posiłki! Skończone. Dobra. Badania zakończone. Odleczmy sobie to. I bronimy się tutaj, tak? Co ci dolega? Potrzebna jest moja pomoc. Kapłani do tyłu. Wy do przodu. Nie można sobie ze mnie. I tak powinno być dobrze. Dwie minuty się musieli tam bronić. Dużo, niedużo, no zawsze. Brama się zamyka. Kontynuujcie. O Jezu, zaraz kichnę. O nie, jak ja nie lubię kichać na odcinku. Lera jasna. Dziękuję. Ja ci coś w ogóle powiedział na zdrowie. To szanuję. Dobra. O, jeszcze miasto zaatakowali, no nieźle. Ale padli. Dobra. Coś tutaj zostało. Aha, tornado to jest. Dobra. Aha, tu jest zielona baza, ale wy chyba nie macie tam zbytnio. Niczego raczej, tak? Dobrze mi się wydaje. 2 plus 3 razy 12. No, dobry matematyk, nie? Aha. Dobra. Chyba jesteśmy zmuszeni nawet zacząć sobie tutaj zbierać drewno. Bo tu zanim doniesiemy, to trochę minie czasu. Tak, tak, już się za to biorę. No, no, no. Więcej drewna ponoś. O Jezus, jak wy stąd nosicie, to ja się nie dziwię, że... Jak wy stąd nosicie, to ja się nie dziwię, że to jest taka tragedia generalnie. Elf wymyśliłby coś lepszego. Twój stary. Widzicie, jakieś głupoty gadał. Dobra. Minuta. Widzę, że to też nie jest wielki problem. Damy tobie takie coś. I damy tobie. Ojej, jak tu nie masz więcej drewna? No nieładnie. Okej.
No ty byś się jednak nadał, panie Feniksie, bo chyba latasz tutaj właśnie po to, żeby coś poszczyloć, a nie żeby sobie po prostu latać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Atakują nasze oddziały! Okej. Mój lud musi zostać pomszczony. Easy. Te bramy na razie są easy. Muszę przyznać. 20 sekund, spokojnie, nawet ja tam nie muszę ich kontrolować. Spokojnie, oni sami sobie ze wszystkim poradzą. A przynajmniej na to liczę. Nie ukrywam. Fajnie, gdyby głównym członem naszej armii właśnie były nagi, bo one jednak robią dobrą robotę same. No i właśnie zrobiły tą dobrą robotę same. Syrena. Badania zakończone. Też zrobimy syrenę. Badania zakończone. Dobra. Wieżyczki tu mogą zostać, nic się nie stanie, jak zostaną. Właśnie zrobili nam wszystkich healerów. Co też mi jakoś na rękę nie jest, więc sobie też dorobimy kilku. Oblegają nasze miasto i znowu smok, o Jezus. Załatwię to w mgnieniu oka. Czekaj. Chcesz, żebym co zrobił? Czego chcesz? Ojejku. Załatwię to w mgnieniu oka. Trochę tragedia. Czego chcesz? Idą nasze jednostki już? Idą, leci Feniks. Tego nie ma w planach. Kuźwa, musiałeś się w jajko teraz zamienić, really? Baranie. No nieźle. Czy ty możesz atakować? Możesz atakować. Nadchodzi czas zemsty. No dobrze. Potrzeba więcej drewna? Proszę. Już. Już. Bigo! Niewrażliwy na magię. No nieźle. Muszę przyznać, że naprawdę mają dobry moment wykorzystali na poinformowanie mnie o tym, że te jednostki są niewrażliwe na AG. Dobrze po prostu o tym wiedzieć. Dobra, może porobię więcej łuczniczek. One jednak robią lepszą robotę. Porobimy też was kilku. Pozwalam czy nie na sami przebywałem. Aha, no spoko. Może to nawet użyjemy kiedyś. Mówię może, bo wiecie jak to u mnie wygląda z takim kontrolowaniem. Dobrze. Czy mamy wszystko? No prawie wszystko. To jest inna fontana, to są gargulce. Wow, fajnie to wygląda. Jak gargulce, ale niby takie gargulce, ale nie do końca. Tu jest baza zielonych, my ich nie chcemy. Drenej będą same. Sami. Jakieś tutaj szturmy dokonywać. Ja im się raczej w niczym nie przydam. Załatwię to w mgnieniu oka. 2 plus 3. Dobra. Czego chcesz? Zróbmy to tak. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. 2 plus 3 razy 12. Dobrze. I już prawie jesteśmy przy portalu. Ostatni pewnie będzie tutaj, nie? Tak zakładam. Kaenu, osłaniaj mnie, kiedy zamykał te bramy. Dobra, tutaj już tą bramę zamykaj tam. Panie majster. Udawaj, że ją zamykasz. Ej, miałeś to zrobić na metamorfozie. Jak badass byś wyglądał. Dobra, tutaj troszkę tragedia się dzieje, ale to nic. Atakują! Brama się otwiera! Atakują kolejne demony! O, wyjdź stąd! O, szybko. Dobrze, my się tutaj bronimy, jako tako, ale bronimy. To jest dość istotne też. Za chwilę dawalimy wam jeszcze jeden pancerz tutaj. Mówię o tym, tylko mogliby to drewno jednak przynieść. Jednak, tak myślę, byłoby spoko, nikt by się nie obraził. Dobra, mamy to. Chroncie lorda Illidana! Po co mamy go chronić, jak on stoi kilometr od bramy? Atakują nasze. Jak sam myślę, no? Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Ty wracaj do twoich środków tam. Łupaj drewno. Ciulu. Czuję w powietrzu magię. No, nieźle ty masz ten nos wyczulony tam na magię. Muszę mu przyznać. O, Draenei zorganizowali atak. O, i te burzyciele. To są fajne jednostki u orków. Znaczy, bo orkowie też mają już te katapulty, tych burzycieli.
No więc spoko. Jedna fajna decyzja właśnie wprowadzenie tego do Hordy. W dodatku do Frozen Drum. A, widzę, że tutaj te pomioty też robią dobrą robotę. Dobra, ty masz level upa, więc hop. Zasłużyłaś. No, by to mam grupą uderzeniową, to wy może nawet wieżyczki nie zarysujecie, no ale dobrze. Skoro chcecie, to atakujcie. Nikt wam raczej nie zabroni. Oni kosztują 3, tak? Więc będzie 86, 89, 92. W ten sposób może. Tu będzie 92, tak? 4 i 6. O. Tak będzie spoko chyba. Tak myślę. Hej, żeglarzu. Nie, jak to? Dobra. Idźcie szukać. O, tu jest kolejna baza orków, fioletowa tym razem. Ej, zniszczyli troszkę tutaj tych budynków. No nieźle. Czuję w powietrzu magię. Ulepszymy tego, gdyby czasem mi się pod koniec odwaliło, że jednak chcę. Bo wiecie, również i tak bywa. Ja tu wiem, kobieta zmienną jest. Ej, ale ja nie jestem kobietą. No, trudno. No dobra, i teraz ostatnia baza jest tam. Którędy tędy przejdziemy? Atakują nasze oddziały! Dobra, a raczej tędy. Mam cię na haczyku. Musimy ruszać. To się nawet zgadza. Czy w pobliżu są demony? Mój lud musi zostać obrzydzony. Ej, ale wy to macie dwa pomioty, które zaraz znikną, chciałbym tylko powiedzieć. Więc... Nasza wola stanie się ciałem. Więc no nie fajnie. Badania. Nas atakują jednak. Atakują nasze oddziały. Dobrze, spokojnie. Aha, to jest po prostu portal, więc nie ma problemu z tym. Czy już czas? Dobra, oni idą już to atakować. Dobrze, Illidanie, pomiotów nie chcemy, bo oni faktycznie troszeczkę nam tutaj zaczynam się psują, więc Control 2 to wy. So come on here. Ojej, no czemu wy tak robicie? Moja pieśń jest twoją. Śmiesz mówić do mnie? Atakują nasze oddziały! Uważam, że to będzie dobrze. Tutaj. Zło się zbliża. Tutaj macie iść. Tutaj jesteście wy. Jesteście wszyscy pod kontrolą 1. I tutaj zostaje nam pan Keltas, który też tam trochę ogarnia temat. Ty tutaj staniesz, skoro wy idziecie wszyscy tutaj. To ty sobie staniesz tutaj i dostaniesz Myrmidona. I spadaj, będziesz happy chyba, co? Happy now? Happy, happy, happy now? No. O, blisko bazy to jest, ale to nie o to chodzi. Śmiesz mówić do mnie? Dobra. Ten tu już idzie. Myślę, że on też zdąży wejść ten Myrmidon. Nie można sobie ze mną. Zaczynam się niecierpliwić. Dobrze, no niecierpliwi, że ty taki niecierpliwy jesteś. Jestem cholera jasna. I wy też chodźcie. Ten Myrmidon za tobą przyjdzie. Czy w pobliżu są demony? Zaczynam się niecierpliwić. Śmiesz mówić do mnie. Ostatnią sprawą czekają demony. Czeka nas niełatwa walka. Niełatwa walka. Nie bój się demonów, Kalen. Kiedyś to ciebie będą nazywać swym panem. No, niekoniecznie. Ale no, plan miałeś nawet dobry, muszę przyznać. Keltasie. Doskonale. No nieźle. Jak grałem sobie editor map, to zamieniałem sobie z wielkich środków właśnie na te chłamacze zakręć, bo oni wyglądają całkiem fajnie. I zawsze chciałem mieć taką armię złamaczy zaklęć, którzy atakują normalnymi atakami. Więc po prostu podmieniają sobie ich teksturkę, nie?
kto umarł? Ojejku, jak to? Wytrzymajcie, wojownicy, zwycięstwo jest bliskie! Nasze oddziały! Tutaj chodź. Tutaj możemy powiedzieć to samo. Też tam chodź. Tutaj możemy powiedzieć to samo. Też tam chodź. I tutaj to samo możemy powiedzieć. Raczej nie powinno się stać żadnej tragedii. Atakują nasze oddziały. Ale też tam chodź. Mówiąc tragedia, mam na myśli, że zraczę i umrzemy, ale... Kurde, jest taka możliwość. Nie mamy anti-air. Anti-air. Czyli przeciwko latającym. No trudno. Ej, ale halo, wy możecie przecież łapać. No właśnie, mi się teraz przypomniało. Bum, bum. Bum, 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 bum. Teraz jest na atakujecie, no nieźle, ciągle zmieniacie pozycje, których chcecie atakować. Chyba to obronimy. Minuta, nawet gdybym coś zepsuł, to jednak nie do końca. Palmy ten portal! Jednostki idą. Od razu troszeczkę się tutaj bujają. Źle. Dochodźcie do tego. No nieźle. Dobra, chyba. Easy. Aha, ty nie żyjesz, nie? Laska. No nieźle. I co? No i chyba koniec, co? Bo 22, 1, 20 sekund nam zostało. Oj, lepiej chodź, chodź. Lepiej tu, majster, chodź. Bo jeszcze tam padniesz, a my tego nie chcemy. Potrzebna jest moja pomoc i moją złość. Umrzesz. Potrzebna jest moja pomoc. No, daję tobie koronę i co, i gówno. No dobra. I zamknięty połtał. I co teraz, magnater w tonie? What now? Bitch. Udało się, panie. Wszystkie bramy międzywymiarowe zostały zamknięte. Makteridon nie wezwie już żadnych... No, ale ma sporą armię już. To prawda, ale nadal dysponuje poważną armią. Mm-hmm. Zdobycie Czarnej Cytadeli nie będzie łatwe. I dobrze. I dobrze, no pewnie, i dobrze. Ty taki naćpany jesteś. Oj, oj, oj. Okej, okay. W takim układzie, bo teraz myślałem, czy nie nagrać dalej. W takim układzie, ja się z nim pożegnam, bo ja tak mam kupę roboty. I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.